Witajcie moi drodzy, witam Was w kolejnym goleniu. Jak widzicie, u mnie już dzisiaj po pracy, czwartek, powiedzmy w pracy zaliczony, czas na przyjemniejszą część dnia, czyli yerba i golenie. Także zapraszam do dzisiejszego odcinka. Jak zapewne widzieliście na zdjęciu poglądowym, produkt dzisiaj niecodzienny, produkt lekko z nutką nostalgii, bym powiedział. Delikatnie z sentymentem przede wszystkim, bo tego produktu także używał mój tata, więc mam mega sentyment do tego produktu. Dwa, produkt o bardzo fajnym zapachu, który ja uwielbiam. Naprawdę nie tylko ja, wiem z kilku opinii ludzi z forum, że również tak samo bardzo lubią ten zapach jak ja. A druga strona, że jest to produkt polski. Co mi się bardzo podoba, duży koncernowy produkt, którego dzisiaj już niestety nie ma. Nie wiem czemu, dla mnie bardzo fajnie, ja już zużyłem tego jedną tubkę, udało mi się dostać jeszcze dwie, powiedzmy już takie na wykończeniu w drogerii i tak naprawdę nie ma tego więcej. Zostały tylko wody po goleniu, nie wiem dlaczego nie produkują, jeśli ktoś wie, napiszcie. Ja nie znalazłem, dlaczego zaniechali produkcji tego produktu. No i tyle. Także wasze zdrowie. Mam nadzieję, że u was wszystko jest w porządku. Jesteście w dobrym zdrowiu. Polecam yerbkę na takie jesienne wieczory. Dobra rzecz. U mnie w Matero po małej przerwie, jak widzicie, pajarito. Polecam wszystkim tą paragwajską yerbę. To jest to. To jest yerba, którą naprawdę, naprawdę lubię, tak samo jak lubię dzisiejszy produkt. Także takie połączenie, powiedzmy, przyjemnego z przyjemnym i pożytecznym przede wszystkim. Dobrze, zobaczcie, dzisiejszym bohaterem odcinka jest krem do golenia Brutal Classic. Jeden z moich ulubionych produktów polskich o świetnym zapachu, a przede wszystkim też bardzo fajny. Tak samo jak Vars, którego bardzo, bardzo lubię. To są dwa dla mnie najlepsze produkty u nas w Polsce o takim niecodziennym, fajnym, perfumiarskim przede wszystkim zapachu, jeśli chodzi o Polskę, tak? No bo mało można wymagać od produktu za 5 zł, żeby miał zapach nie wiadomo jaki. Także zobaczcie, tak wygląda opakowanie tego kremu do golenia. Skutecznie zmiękcza zarost, 70 ml. Nowość, nowość, to on był już dawno, dawno temu. Także tak się prezentuje. Tutaj po rosyjsku i widzimy, że jest to z firmy Larif SA z Grudziądza. Taki jest skład tego kremu. A tutaj jest krótki opis. I posłuchajcie. Krem do golenia Brutal Classic. Oparty na oryginalnej, tradycyjnej recepturze zapewnia doskonały efekt golenia, jednocześnie pielęgnując skórę. Gęsta, obfita piana skutecznie zmiękcza zarost oraz daje uczucie nawilżenia, zostawiając twarz gładką i bez podrażnień. Jego korzenno-cytrusowy zapach sprawia, że codzienne golenie staje się przyjemnością. I faktycznie bardzo przyjemny produkt, nie da się ukryć, lecz z jedną podstawową wadą. Trzeba uważać na te nakrętki. Tak wygląda tubeczka, czyli bardzo podobna i do starego lidera, i do Warsa. Także nakrętka znana nam ze wszystkim praktycznie z Polski. Tubka koloru bordo, tak jak widzimy. Jadam. Delikatnie odkręcając tą magiczną nakrętkę. To jest ten zapach. Brutala nie da się z czymś innym pomylić. I przede wszystkim brutal to nie to samo, co francuski brut. Żebyście nie myśleli, że to jest to samo. Micha do wyrabiania piany, jaka będzie dzisiaj użyta, to jest miska od pani Ani z firmy Rekogary. Także ja już tutaj daję do Michy kremiku. I będziemy rozmawiać dalej.
i muszę bardzo delikatnie. Wytrzyma. Dobrze. Śmieję się oczywiście. Trzeba naprawdę uważać z tymi nakrętkami, bo są one, powiedziałbym, wręcz troszeczkę wredne. Dobrze. Do golenia użyję mojego pędzla z firmy Jaki. 24 mm. Zobaczcie, z włosiem Plisoft. Bardzo gęsto upakowany, ale bardzo fajny pędzel i niedrogi przede wszystkim. Bardzo przypadł mi do gustu z taką rączką standardową, bez udziwnień. Do golenia użyję mojej ulubionej maszyny, czyli Razorock Game Changer 68P, jak widzicie. Także tak ona się prezentuje. Długi czas jej nie było, stęskniłem się za nią, nie ukrywam. I użyję do golenia żyletki Derby Premium. Po goleniu użyjemy do kompletu Brutala Classic, którego można dostać tak naprawdę wszędzie. We większości drogerii naszych w Polsce Brutal jest dostępny na bieżąco. Są dwie wersje, jest Classic i jest Grand. Grand ma swoich zwolenników. Ja jestem jakby to powiedzieć, z tych, którzy uwielbiają klasikami. Grand jakoś tak nie bardzo, a Classic to jest moja bajka, także tak bym to powiedział. Dobrze, posłuchajcie, co producent ma ciekawego nam do przekazania i co też o sobie mówi i co też opowiada o Brutalu, bo no, jest to ciekawe. Larif to firma z ponad dekadą doświadczenia rynkowego. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2003 roku, czyli już dosyć dawno. I wkrótce wprowadziliśmy do Polski, na polski rynek, naszą pierwszą kolekcję wód toaletowych i perfumowanych. W kolejnych latach konsekwentnie powiększaliśmy ofertę perfum i rozwijaliśmy sieć dystrybucji. Fascynacja zapachami przekładają się na wyjątkowe produkty i nieustanny rozwój firmy pozwoliły Larif znaleźć się pośród liderów rynku produkcji wód perfumowanych i zająć rozpoznawalną pozycję na świecie. Larif to jeden z czołowych producentów perfum i wód perfumowanych w Europie. Dla nas tworzenie perfum to sztuka, w której liczy się każdy szczegół, dlatego dla swoich produktów samodzielnie projektujemy flakony, nasadki i opakowania. Opatentowane formy i nowoczesny design zapewniają naszym produktom niepowtarzalność. Mi by wystarczył, żeby nadal Brutala produkowali, bym był bardzo zadowolony z tego powodu. Posłuchajcie, co, oczywiście krem do golenia. Co mówią o samym Brutalu w Grudziądzu? Cenisz klasykę i styl prawdziwego, eleganckiego mężczyzny? Poznaj zapach stworzony z idealnie klasycznych wzorców męskiej elegancji, które są doceniane od lat. Brutal Classic to kompozycja doskonale zbalansowana. Otwiera ją dyskretna ziołowa woń bazylii, rozmarynu i bergamotki, połączona z ciepłymi, korzennymi nutami serca, złożonymi z aromatów goździka, lawendy i róży, ożywionych delikatnym akcentem konwali. Elegancja nut kwiatu pomarańczy, wetiweru i piżma towarzyszy dojrzałym nutom mchu, piżma i drzewa sandałowego, które budzą zaufanie i oddają charakter mężczyzn, które życiowe doświadczenie pozwala podejmować zawsze trafne decyzje. Powiem Wam szczerze, opis naprawdę niczym piosenka pana Wodeckiego. Lubię wracać do miejsc. Bardzo nostalgiczna. Tak jak sam produkt już dzisiaj niedostępny. A tymczasem przejdźmy do golenia. Słuchajcie, zbliżam twarz. I faktycznie zapach tego produktu jest bardzo, z jednej strony powiedziałbym, specyficzny, ponieważ drugiego takiego nie znajdziemy na rynku. Już schodzę na dół.
Zobaczcie, kremik ma postać perlisto-białej masy. Także ja włożyłem pędzel do kubeczka, żeby się troszeczkę obmoczył. I już ustawię sobie go tutaj, żeby mieć pod ręką wodę. I przejdźmy do wyrabiania piany. Zapach od razu trafia do naszego nosa w postaci, właśnie ten początek jest lekko cytrysowy, ale potem naprawdę jest to jedna z moich ulubionych kompozycji zapachowych, naszych polskich przede wszystkim, tak jak i wars. Wars też na początku zaczyna pachnieć tak fajnie cytrusowo. A potem dopiero właśnie te nuty pomarańczy, bazylii, tak jak oni tam pisali, drzewa sandałowego, właśnie dają o sobie znać. I tak jak widzicie, piana tworzy się praktycznie. Natychmiast damy wody. I szkoda też, że tego produktu nie produkują przede wszystkim, ponieważ wiecie co, trudność w ukręceniu tej piany oceniam, powiedziałbym szczerze, na jeden. Tutaj można dać wodze fantazji i naprawdę ukręcenie z tego fajnej, gęstej, śmietanowej piany naprawdę nie przysparza żadnego problemu. I kropelkę do miski. Zobaczcie, jaka piana z tego wychodzi, i to w niedługim czasie kręcenia. Powiem szczerze, że sam jestem zdziwiony, dlaczego firma Lariv zaprzestała produkcji tego produktu. Nie wiem, czy on źle schodził. Zobaczcie, to jest wszystko jak najbardziej w porządku. Damy dwie kropelki. I też na przykład ci, którzy mieli, na pewno wiedzą, że tego produktu też jest lepiej dać troszeczkę więcej na golenie niż za mało, ponieważ jak damy tego odrobinę za mało, piana nie wyjdzie nam taka, jakbyśmy chcieli. A tutaj właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Dobrego nigdy za wiele, zobaczcie. Już przejdźmy do
Do golenia. Dobra. Jeszcze raz zwilżę twarz. Zaraz dwudniowy, także tutaj u mnie się nic nie zmienia. Zobaczcie, taką pianą to rozprowadzać po twarzy, to jest sama przyjemność. I zapach przede wszystkim. Zapach to jest mocna strona tego produktu. Ja wręcz uwielbiam. Ja pamiętam, jak pierwszą tubkę zakupiłem tego kremu, to wiedziałem od razu, że to będzie to. I że tego produktu na pewno będę chciał używać bardzo często. I wiem, że tego produktu trzeba używać bardzo często, bo on się po otwarciu bardzo szybko się też psuje przede wszystkim. Ma to do siebie, że jak odstawimy go na miesiąc do szafki, to może być po nim. Dlatego trzeba go używać. Muszę przyznać, że stęskniłem się za tą maszyną. Macie pianę? Zbiera naprawdę idealnie. Tak, i tutaj musimy być też przygotowani na to, że ten krem coś zostawia, jakiś film na twarzy, ale to jest naprawdę, naprawdę bardzo mało. Zobaczcie, jest tego naprawdę niewiele. Ale jak na krem za 5 zł. Cudów wymagać nie można przede wszystkim. Ja go przede wszystkim pokochałem za super zapach. No, dla mnie to z polskich, oprócz Warsa, to właśnie ten Brutal Original to jest coś, co ja naprawdę uwielbiam. Jak to jeden z moich znajomych ostatnio powiedział, mógłbym się w tym zapachu kąpać. Zgadza się.
Jeśli wymyśliliby żel poturysznic o tym zapachu, to ja z pewnością kupiłbym sobie taki żel pod prysznic. Jak zwykle naszą do nosa. Bardzo lubię ten sandałowo-tytoniowy zapach. On naprawdę, jeśli ktoś inaczej, jeśli ktoś pali papierosy i pali je w domu i wchodzi do takiego domu, w którym palono papierosy, to jest taki właśnie zapach tytoniu palonego. I nie wiem dlaczego, ale mi się właśnie z tym zapachem kojarzy. Ale nie zrozumiecie mnie źle, ja nie mam na myśli zapachu petów, tak? Tylko zapach tytoniu, albo też bardzo fajnie się, bardzo, jeśli ktoś lubi taki zapach, to on się też mi kojarzy, jak się otwiera świeżą paczkę papierosów i jest taki charakterystyczny zapach, to właśnie macie odpowiedź. Także wyciągnę to, co zostało mi tutaj w misce. Nie zostało tego dużo. Tak samo zobaczcie w pędzlu. Umyję w tym czasie pędzel. Także pora jak najbardziej w porządku na używanie takiego typu produktów o takim zapachu. Mamy już praktycznie jesień w pełni. Micha umyta. Czas, by wytrzeć pędzel po goleniu. Już.
Prisot wytarty, pójdzie na półkę do wyschnięcia. Ja zmywam twarz, oczywiście zimną wodą. Uszach, do uszu zawsze musi najść i do nosa nie byłoby to, powiedzmy, normalką, jeśli by było inaczej. Dobrze, obejrzymy maszynę. I tak, no kolejny minus, ponieważ no czeka mnie dzisiaj czyszczenie maszyny, ponieważ zobaczcie, no osadu, no niestety jest go mnóstwo na maszynce, ale to nic, ciepła woda, mydło, szczoteczka i będzie jak nowe. Dobrze, przejdźmy do aftershave'a, do płynu po goleniu Brutal Classic. Brutal Classic, słuchajcie. Płyn po goleniu łagodzi podrażnienia skóry i działa antybakteryjnie. Korzenno-ziołowa nuta zapachowa zapewni długotrwały efekt odświeżający i podkreśli charakter każdego mężczyzny. Oczywiście bardzo podobne, takie samo wręcz opakowanie jak kremu do golenia, z takimi paseczkami. Tutaj po bokach mamy również firmę, która to robiła z grudziądza, czyli Larif. Tak wygląda skład tego produktu. A co najbardziej rzuca się w oczy, to zawartość procentowa alkoholu, czyli jest tego, jest moc, jeśli chodzi o, jest 60%. Więc możemy się spodziewać tylko dobrego odkażenia. Zobaczcie, z butelki wyciągamy, mamy taką oto gustowną, ładnie wyglądającą butelkę. Szklaną przede wszystkim. Tak ona się prezentuje, z takim korkiem. Co zasługuje na atencję, według mnie. Też trzeba uważać z tym, bo to też lubi się ukręcić. To raz. Druga sprawa, zobaczcie, koreczek. Można zrobić, powiedzmy, kosmetyk, z którego nie będzie leciało nam litrami, tylko na spokojnie. Zapach podobny, ale to nie jest to samo co krem. On tylko rozwija ten zapach. Także tutaj jest troszeczkę bardziej właśnie w te cytrusy, w bergamotkę poszli. Także zobaczcie, można sobie spokojnie po odrobinie. Tak, i pierwsze nuty po nałożeniu od razu jest właśnie te cytrusy, ta ziołowość, a dopiero po chwili, dam jeszcze trochę, bo po prostu ja uwielbiam ten produkt, w sensie zapachowym. Nie wiem, może ja się urodziłem, jak to niektórzy u mnie w pracy mówią, że urodziłeś się o 20 lat za późno. Także może tak być, że mi pasują po prostu zapachy, niektórzy nazywają je dziadkowe, ja mówię na nie klasyczne. Bardzo lubię je. I teraz właśnie po nałożeniu na twarzy nam grają te wszystkie zapachy tej bergamoty, tej korzenności. Naprawdę wow, to jest, że tak powiem, jeśli produkowaliby ten krem, to u mnie on zawsze będzie na półce z tą wodą. To jest zestaw po prostu nasza polska bomba. Bardzo ją lubię.
Także gole niezakończone. Można nawet yerby. W takim klimacie będę mógł się dalej delektować swoją świeżo otwartą dzisiaj pacharito. Także bywajcie w zdrowiu, trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!